Dobry wieczór Państwu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim gospodarzowi tego miejsca, bo to okazja dla mnie absolutnie wyjątkowa występować w tym kościele, który tak się zrósł z polską historią, z historią walki o polską wolność. Tak składa się, że akurat dzisiaj skończyłem pisać książkę poświęconą pewnemu etapowi tej właśnie historii. Mam nadzieję, że za miesiąc ta książka będzie już dostępna pod tytułem Czas walki z Bogiem. Kościół w obronie polskiej wolności 1918-1989. I to oczywiste, że w centrum tej książki musi znajdować się osoba, postać błogosławionego księdza Jerzego. I to miejsce właśnie, w którym mam zaszczyt dzisiaj z Państwem się spotkać. Bóg zapłać zatem za tę gościnę i za Państwa przybycie. I dziękuję także bardzo serdecznie organizatorom, Stowarzyszeniu Civitas Christiana, z którego rozmaitych inicjatyw mam okazję i przyjemność korzystać już od, także jako redaktor Arkanów, od bardzo wielu lat. Chciałem Państwu najpierw króciutko przedstawić zarys całego tego cyklu. Wiąże się on z pomysłem na większą pracę, jaką, jak Bóg da, będę starał się wykonać w ciągu najbliższych 2 lat. Pracę, jaką jest synteza historii Polski. Próba takiej niedużej, mniej więcej rozpisanej na 600 stron, tak to planuję, historii Polski. Refleksji nad tym, jaki sens mają nasze dzieje, jakie sensy odczytujemy dzisiaj w tych dziejach. Bo tak jak mówił pan Marian Ćwik przed chwilą, mój przedmówca, historia to oczywiście nie jest tylko przypadkowy zbiór dat, faktów, nazwisk, jak worek, którym potrzepiemy i z którego cokolwiek może wylecieć. Nie, historia jest zjawiskiem, w którym jesteśmy zanurzeni i w którym poszukujemy sensu. Sensu, który rzecz jasna w samej historii tylko się nie zamyka. Odwołuje się do tego, co ponad nią, do Bożej opatrzności, do planów, które poza ludzkie plany wykraczają. Ale te plany ludzkie, które były realizowane w dziejach, pozwalają nam spojrzeć także na nasze własne plany, na naszą własną sytuację, rozeznać się w tej sytuacji. Dzisiejsza nasza sytuacja sprzyja refleksji, choć nie sprzyja optymizmowi, ale właśnie trudna sytuacja wiele razy w ciągu więcej niż tysiącletnich naszych dziejów w trudnych sytuacjach nasi przodkowie się znajdowali, jest czasem, w którym warto spojrzeć wstecz, warto zobaczyć, jak oni radzili sobie z wyzwaniami swojego czasu, które stawały przed polską wspólnotą. I tak właśnie z tego pomysłu zrodziła się propozycja przedstawienia Państwu cyklu kilku spotkań, w których te najważniejsze węzłowe, jeśli można tak powiedzieć, zagadnienia polskiej historii chciałbym z Państwem przedyskutować, bo oczywiście to, co ja Państwu będę proponował, to są tylko wstępne zagadnienia, które Państwa refleksja, Państwa uwagi w drugiej części naszych spotkań, no jak sądzę, jestem przekonany, będą mogły wzbogacić i pomogą mi lepiej zrozumieć te zagadnienia, o których będę starał się pisać. Króciutko przypomnę te, czy wymienię te najważniejsze tematy, wokół których chciałbym skupić naszą refleksję. Pierwszy dzisiaj temat wiąże się oczywiście z początkiem. Bez początku nie ma ciągu dalszego. Ta niezwykle banalna uwaga przypomina tę zależność tak istotną dla zrozumienia całości historii, zależność, która wiąże nas zawsze z początkiem, z narodzinami naszej wspólnoty. Dziś więc chciałem mówić o gnieździe w chrześcijańskiej Europie, o początkach państwa polskiego.
Drugie spotkanie 6 grudnia w dniu świętego Mikołaja chciałem poświęcić w istocie rzeczy Unii Polski z Litwą. Zatytułowałem to spotkanie Między Piastami i Jagiellonami. Utracona szansa polskiego imperium. Jak to wielkie otwarcie na wschód otwierało nowe horyzonty, nowe wyzwania, a być może nowe pokusy przed polską wspólnotą polityczną i kulturową. Kolejne spotkanie już w styczniu, tu już dat nie będę wymieniał, bo są odleglejsze, będzie poświęcone dorobkowi politycznemu, niezwykłemu, oryginalnemu w skali europejskiej, dorobkowi kultury politycznej I Rzeczpospolitej, rozwojowi republikanizmu szlacheckiego jako pewnego oryginalnego wkładu polskiego w różnorodność europejską tego tysiąclecia. Kolejne spotkanie poświęcone będzie początkom polskiej walki o niepodległość, samemu narodzeniu pojęcia polskiej niepodległości, którego nie było wcześniej w tym brzmieniu samego słowa niepodległość, wcześniej niż dopiero w wieku XVIII. Konkretnie od 1733 roku to słowo wchodzi do polskiego języka, oznaczając od razu obowiązek walki o tę niepodległość. I właśnie o początkach tej walki od wieku XVIII, od właśnie Konfederacji Dzikowskiej 1733 roku przez Konfederację Barską, insurekcję kościuszkowską, będę starał się mówić na spotkaniu naszym lutowym. Kolejne spotkanie będzie omawiało wiek bez państwa i w nim, czyli w okresie zaborów, zagadnienie przede wszystkim centralnego znaczenia w polskiej kulturze i dla polskiej tożsamości romantyzmu. Romantyzmu, dla którego kontrapunktem jest w wieku XIX początek polskiej mikromanii narodowej. To poczucie, że Polska nic nie jest warta, że jest mała, słaba, zależna, że jak to ujmuje jeden ze współczesnych autorytetów, dla niektórych w cudzysłowie, dla niektórych bez, Polska jest starą, brzydką panną bez posagu. Zderzenie tych dwóch perspektyw związanych w obu przypadkach z wiekiem niewoli, z wiekiem zaborów będzie głównym tematem tego spotkania. I wreszcie trzy ostatnie spotkania mówią już o wieku XX. Ojczyzna wyzwolona, opisująca proces zdobywania niepodległości, spotkanie opisujące proces zdobywania niepodległości po wieku zaborów i znaczenie tych 20 lat niepodległej II Rzeczpospolitej dla naszej kultury, dla naszej tożsamości, dla naszej wolności. Następne, przedostatnie spotkanie, które akurat tak się składa, będzie wypadało według planu 8 maja, a więc niemal w rocznicę zakończenia wojny światowej, będę mówił o sporach wokół II wojny światowej, sporach zarówno o wysiłek Polski w tej wojnie, wysiłek militarny, o kampanię wrześniową, jak też sporach, które dzisiaj narzuca nam się w ostatnich kilkunastu latach, czy w ogóle Polska dobrze w tej wojnie światowej wypadła, czy nie powinniśmy przewartościować naszego spojrzenia na dorobek Polski w tej wojnie. Oczywiście z tymi sugestiami staram się w sposób uargumentowany polemizować. I ostatnie spotkanie to komunizm realny, zatrute dziedzictwo i jego przezwyciężenie. Tytułu tego nie rozwijam, wydaje mi się oczywisty. A zatem przejdźmy do gniazda. Mówimy gniezno, to znaczy gniazdo, gniazdo narodu, kolebka. Tak swoją refleksję o początkach państwa polskiego rozpoczynał Jan Paweł II w czasie swojej homilii na wzgórzu Lecha pod Gnieznem 3 czerwca 1979 roku w czasie pierwszej pielgrzymki
do ojczyzny. Gniazno, gniazdo. To oczywiste związane z samym rdzeniem nazwy pierwszej stolicy państwa polskiego. Jest bardzo wiele mówiące, jest bardzo ważne. Ale ważne jest także, do niego przejdziemy za chwilę, do pojęcia gniazda. Ale ważne jest także to, na co zwraca uwagę inne słowo użyte w tym krótkim dwuzdaniowym określeniu papieża. Gniazdo narodu. Ta prosta intuicja jest najważniejsza. Wskazuje na początek, wybór, od którego zaczyna się odrębna tożsamość. Czego tożsamość? Narodu. Papież nie użył tego niepopularnego dzisiaj, a nawet niepoprawnego politycznie słowa naród, przypadkiem. Wrócił do niego w ostatniej swojej książce Pamięć i tożsamość, gdzie napisał, cytuję, narodu niczym innym nie można zastąpić w dziejach ludzkości. Nie można na przykład zastąpić narodu państwem. Tym bardziej nie można zamienić narodu na tak zwane społeczeństwo demokratyczne. Koniec cytatu. Papież, przypominając tę prawdę, która dla nas tutaj zgromadzonych nie wydaje się kontrowersyjna, nie wydaje się wymagać specjalnych uzasadnień, w istocie polemizuje w roku 2005 już na pewno, kiedy ukazywała się książka Pamięć i tożsamość i kiedy papież wygłaszał to zdanie wcześniej na jednej z konferencji w Castel Gandolfo, polemizował z tymi, którzy odrzucali już w ostatnich kilkunastu latach pojęcie narodu, uznając to pojęcie za sztuczne, za historycznie do tego stopnia uwarunkowane, że przemijające na naszych oczach. Tak się składa, że rzeczywiście w ostatnich mniej więcej 50 latach w naukach społecznych przeważa zdecydowanie ta tendencja, w której interpretuje się fenomen narodu jako zjawisko nie tylko historyczne, bo oczywiście naród jest zjawiskiem historycznym, ale jako zjawisko historycznie bardzo nowe, świeże, zjawisko związane z czasami najnowszymi, z rewolucją przemysłową i cywilizacyjną związaną z upowszechnieniem druku, w związku z tym z ogromną rolą, jaką zaczyna odgrywać, łącząc wspólnoty przednarodowe w jedną szerszą wspólnotą, język urzędowy, język, którym ludzie posługują się, by i którego są uczeni w szkołach stopniowo coraz powszechniej, by skuteczniej obsługiwać maszyny nowoczesnego społeczeństwa przemysłowego. Ta koncepcja rozwijana przez wielu autorów, nie będę ich teraz wymieniał, zdobyła sobie, jak mówię, powszechne uznanie, choć są także jej krytycy, krytycy jej nadużyć. Nadużycia bowiem prowadzą do tego, że wszystkie narody traktuje się w pewnym sensie jako równe w historycznej ich genezie, uznając, że wszystkie pojawiają się dopiero właśnie gdzieś na przełomie XVIII-XIX wieku, niektóre w XVIII, niektóre w XIX, te najmłodsze w XX. Otóż z tą wyrównującą, by tak rzec, dzieje narodów, spłaszczającą te dzieje i krzywdzącą dla sprawiedliwości historycznej koncepcję podważali i podważają historycy głębiej rozumiejący fenomen historii narodowej. Wśród nich do najciekawszych, tutaj oczywiście kilka nazwisk mógłbym wymienić, należy niestety zmarły przed kilkoma laty angielski historyk Adrian Hastings, który w swojej książce opublikowanej w 1999 roku, profesor Uniwersytetu Cambridge, zwrócił uwagę na prosty fakt, na właśnie bardzo niejednorodną genezę poszczególnych narodów. Narody afrykańskie przecież nie wykształciły się do dnia dzisiejszego. Tu zresztą panuje większa zgodność. Większość historyków, a także politologów, badaczy
społecznej świadomości uważa, że pojęcie narodu jest sztucznie w pewnym sensie eksportowane poza Europę do wielu rejonów świata od XIX wieku i w wielu rejonach świata do dziś się w pełni nie przyjęło. Tam, gdzie mieszkają Arabowie, gdzie dominuje umma, cywilizacja islamu, ponadnarodowa ze swojej istoty, w dużej mierze podważa ona tożsamość narodową. Także w społeczeństwach przednarodowych funkcjonujących na zasadzie plemiennej w wielu krajach afrykańskich narody nie wykształciły się dzisiaj. Ale również w samej Europie, co jest już tezą rzadziej przyjmowaną, narody mają bardzo różną historię. Naturalnie najstarszą historię wśród narodów do dziś istniejących ma naród wybrany, naród żydowski, o którym przecież słowa, pojęcia naród, Laos, a w tłumaczeniu Wulgaty Gens, używa Pismo Święte, używając także tego określenia do innych narodów starożytnych. Z tych narodów starożytności do dnia dzisiejszego trwają, funkcjonują także Ormianie, datujący swoją historię przynajmniej od 300 roku po Chrystusie, kiedy przyjęli wiarę chrześcijańską jako pierwsze państwo na świecie, przed Rzymem jeszcze. A więc Żydzi, Ormianie, tak, ci mają na pewno swoją historię narodową bardzo starą. A w Europie? W Europie takie systematyczne, by tak rzec, budowanie narodu od czasów średniowiecza śledzi Hastings na przykładzie Anglii. Tak, Anglia ma na pewno historię rozpoczynającą się od średniowiecza. Francja buduje ją nieco wolniej, ale także swoją drogą, odrębną ścieżką wytwarza od późniejszego nieco średniowiecza, rewolucjonizując rzeczywiście pojęcie narodu z chwilą właśnie wybuchu rewolucji francuskiej, kiedy już innymi metodami naród jest tworzony. Ale jednocześnie Hastings zwraca uwagę, że są narody we współczesnej Europie, których historia jest krótka. Do takich narodów należy w oczywisty sposób na przykład naród belgijski. I dzisiaj fakt, że centrum Unii Europejskiej ulokowane jest w Brukseli, w jakiejś mierze wypacza perspektywę europejską, mówię teraz o strukturach obecnie istniejących w Europie, na naród, na znaczenie narodu. Dla Belgii pojęcie narodu jest sztucznym. Belgia bowiem powstała sztucznie w roku 1830 z oderwania dwóch zupełnie ze sobą niepowiązanych prowincji od zjednoczonych prowincji holenderskich, nie od Niderlandów. To są Niderlandy południowe, w których połączeni są sztucznie decyzją dyplomatyczną Kongresu w Londynie w 1830 roku. Walonowie i Flamandowie. Tam pojęcie narodu nie ma racji bytu do dnia dzisiejszego. Ale jeśli spojrzymy także na kraje, które wydają nam się bardzo szacownymi zabytkami, które staramy się naśladować, dorównać do nich tradycji europejskich, jak Niemcy, czy Włochy, czy Hiszpanie, zobaczymy, że te kraje także nie tworzą narodów wcześniej niż w wieku XIX. Dlaczego? Może się to zdawać dziwne. Jak to? Niemcy dopiero w wieku XIX? Włosi dopiero w wieku XIX? Rozbicie na szereg, czasem kilkaset jak w przypadku Niemiec, lub kilkanaście jak w przypadku Włoch, lub kilka jak w przypadku Hiszpanii, organizmów politycznych, podtrzymujących, kultywujących odrębności lokalne, podtrzymujących te odrębności lokalne przez wiele wieków, sprawiło, że nadrzędne pojęcie wspólnoty narodowej nie zapuściło głębokich korzeni w żadnym z tych trzech wymienionych przeze mnie krajów. Inaczej rzecz miała się właśnie z Polską. Inaczej rzecz miała się z Węgrami. Te kraje akurat w Europie środkowo-wschodniej rozwijają historię swoich narodów od średniowiecza, budując
jednolite państwo i opierając o to jednolite państwo swoją historię narodową, szybko dopracowują się elementów ponadstanowej wspólnoty, bo o funkcjonowaniu narodu decyduje ponadstanowa wspólnota. Poczucie więzi, które przekracza bariery różnicy stanu szlacheckiego, duchownego, chłopskiego, mieszczańskiego. Nas oczywiście będzie interesował tylko przypadek Polski, ale lokując ten przypadek wśród innych, sąsiednich, będziemy rozglądali się dookoła, by zrozumieć warunki, w których polski naród powstawał. I warto, przepraszam, że od tego zacząłem, choć może zawodzę jakby Państwa oczekiwania, zaczynając nie od razu od Mieszka, choć zaraz do niego przejdę, ale od rozważań, zdawałoby się, teoretycznych, to jednak wydaje mi się, że warto od nich zacząć, warto od przypomnienia owej relatywizującej, skracającej perspektywę spojrzenia na samo pojęcie narodu uwagi. Warto od niej zacząć, by zrozumieć, że rzeczywiście nie jest tak, że wszystkie narody istnieją od zarania dziejów. Być może w zamyśle Bożym jest tak, że narody, tak jak ludzkie indywidua, są zapisane, by tak rzec, w Księdze Żywota. Ale w historii narody pojawiają się w różnym czasie i nie wszystko w historii, jeśli idzie o rozwój narodów, jest zdeterminowane. I nad właśnie owymi niezdeterminowanymi, niedookreślonymi możliwościami, jakie stały przed Polską i jej sąsiadami w wieku X, chciałem skupić Państwa uwagę. Historia Polski, polskiego narodu zaczyna się w Gnieźnie. Co możemy wyczytać w tym znaku początku, kolebki tej wspólnoty, której niczym innym nie można zastąpić w dziejach ludzkości? Początek oznacza tu związek genetyczny ze wspólnotą wcześniejszą i szerszą, która poprzedza narodziny nowej tożsamości. Zanim była Polska, zanim się wyłoniła, była wcześniejsza wspólnota. To była wspólnota słowiańska, wspólnota języka, czy grupy języków zrozumiałych wzajemnie dla siebie, a odrzucająca tych, którzy mówili w innym języku, Niemców, Niemych, to właśnie Słowianie takich ochrzcili, nazwali, ale między sobą potrafili się porozumieć znacznie lepiej wtedy niż dzisiaj. Znacznie bliższe były języki słowiańskie w wieku X niż są obecnie. Polak z Czechem, jeśli można użyć z pewnym zastrzeżeniem tych określeń dla mieszkańców dzisiejszych ziem czeskich i dzisiejszych ziem polskich wieku X, mogli się porozumieć bez większych trudności wtedy. Nie mieliby zapewne też trudności z porozumieniem się ze swoimi wschodnimi sąsiadami. A zatem tą wcześniejszą wspólnotą, z którego wyodrębniona zostaje wspólnota przez wybór osobnego gniazda, jest słowiańszczyzna. Odzwierciedla ten związek legenda o Lechu, Czechu i Rusie. Każdy z nich założył osobno swoje gniazdo. Ale chcę zwrócić Państwa uwagę, że mogło być inaczej. Właśnie chcę zwracać uwagę w ciągu tego dzisiejszego spotkania Państwa z Państwem na momenty, w których dokonywały się ważne na całą przyszłość Polski wybory. Wybory, które nie musiały, jeśli patrzymy na to z historycznej, a nie opatrznościowej perspektywy, nie musiały być takie, jakie były. Mogły być inne. Spójrzmy, jakie mogły być. Słowianie to mnogość plemion, ale mogły przecież pozostać zjednoczone razem, tworząc ogromną wspólnotę po dzień dzisiejszy. Niemcy także tworzyli mnogość plemion. Nie było jednego plemienia niemieckiego, wyrosłego ze starożytności. To była mnogość plemion, która stopniowo pod
wspólnym namiotem, jeśli można tak powiedzieć, Rzeszy Niemieckiej, utworzonej w 1962 roku, dojrzewała, przezwyciężając właśnie owe partykularyzmy lokalne, które rozbijały ją aż do roku 1871, kiedy Bismarck krwią i orężem dopiero zjednoczył Niemcy ostatecznie, ale je zjednoczył. Powstała wielka, zjednoczona, silna, potężna, realna wspólnota niemiecka. Czy Słowianie skazani byli z góry jakoś na to, że się podzielą? Oczywiście sama ogromna przestrzeń, którą zaludniali Słowianie, sprawiała, że ich rozproszenie sprzyjało podziałowi. Wyodrębniły się już wcześniej, przed wiekiem X, grupy językowe zachodniosłowiańska, wschodniosłowiańska i południowosłowiańska. Jeśli spojrzymy z tej perspektywy na wybór Gniezna, Gniazda, to możemy zwrócić z kolei uwagę na to, że przecież ta polska wspólnota nie miała istotnych powodów, by oddzielić się od czeskiej wspólnoty. Pamiętajmy, że czeska wspólnota wykształciła się wcześniej. Wcześniej dała znać o sobie w historii. I pamiętajmy także o tym, że w połowie wieku X cała ta kraina, którą później nazwano Małopolską, z Krakowem, znanym wtedy jako Gród Karako, należała do władztwa czeskiego. Mieszko zdobywa Małopolskę na Czechach. Ta kraina, z której ja się wywodzę, nie była w ogóle połączona z tą krainą, w której w tej chwili przemawiam. Mazowsze zresztą, jak wiadomo, zostało ostatecznie w XVI wieku przyłączone do korony Królestwa Polskiego, choć historycznie związane jest już od wieku X, a w każdym razie od początku XI z Polską. Ale w połowie wieku X nawet Małopolska z Krakowem wydawałoby się symbolem, jednym z symboli polskości, nie była Polską. Była związana z Czechami. Czy cokolwiek determinowało ten stan rzeczy, który znamy obecnie, że Kraków i Warszawa i Gniezno wydają nam się w oczywisty sposób należeć do jednej wspólnoty? Nie. Trzeba przypomnieć sobie o silnej konkurencji występującej w wieku X między plemieniem Polan, którego Gniezno tworzyły Wielkopolska, w jakiejś mierze także Kujawy, ziemia sieradzka i łęczycka, i plemienia Wiślan, które siedziało nad Wisłą, mając swoją stolicę właśnie w Krakowie, opanowanym przez najeźdźców z południa w pierwszej połowie wieku X. A więc mogło być i tak, że Kraków, Wiślanie, Małopolska mogły stać się peryferiami wspólnoty czeskiej. Czy same góry, Karpaty i Sudety wystarczą do tego, by wytłumaczyć fenomen tego podziału, rozdzielenia Małopolski od Czech? Nie, wydaje mi się, że nie, że jednak potrzeba zwrócić uwagę na decyzję wyboru, który wtedy się właśnie dokonywał. Ale zanim do tego wyboru przejdziemy, przeanalizujmy dalsze jeszcze możliwości, jak to się dzisiaj mówi, chętnie możliwości historii alternatywnej. Co by było, gdyby? Mogło być inaczej. Kiedy nie było jeszcze Polski, a nie było jej w połowie wieku X, bardzo wiele różnych możliwości zdawało się leżeć otworem przed tą krainą i zamieszkującymi ją ludźmi, przed ich przyszłością. Przypomnijmy więc, że na wschód z kolei od tej wspólnoty, którą ostatecznie scementują Mieszko i Bolesław, leżała potężna, zorganizowana już od przeszło 100 lat wspólnota wschodnich Słowian, wspólnota ruska, obejmująca
kilku, a nawet kilkunastokrotnie większy obszar od tego, jaki zajmie ostatecznie państwo Polan. Wspólnota zamieszkiwana także przez znacznie większą liczbę ludności. I to od razu weźmy pod uwagę. Sąsiadem tej tworzącej się dopiero Polski jest od razu bardzo liczna i zorganizowana państwowo wcześniej w silny system polityczny wspólnota wschodniosłowiańska, wspólnota obejmująca dzisiejszych nie tylko Rosjan, ale także Ukraińców i Białorusinów. Oni wszyscy wyszli z państwa kijowskiego, a raczej, jak wolą mówić historycy rosyjscy, z państwa kijowsko-nowogrodzkiego, funkcjonującego od połowy wieku IX. To państwo jest na tyle silne, duże, że może prowadzić energiczną ekspansję w kierunku zachodnim. Choć na zachodzie, warto to sobie uświadomić, z punktu widzenia tego państwa, czyli wspólnoty wschodniosłowiańskiej, ruskiej, cele ekspansji były mało atrakcyjne. Tu były nie tyle dzikie pola, ile dzikie puszcze. Natomiast to, co przyciągało uwagę, co wyznaczało kierunek ekspansji dobrze zorganizowanych Rusów, zorganizowanych przez Wikingów, przez plemię Rusów-Wikingów, którzy przyszli i zorganizowali ich w państwo Słowian właśnie wschodnich w połowie wieku IX. Celem ich ekspansji było południe, bo znów musimy jakby przewietrzyć naszą wyobraźnię historyczną. Centra cywilizacji i kultury świata wieku X nie leżały w Europie Zachodniej. Europa Zachodnia była półbarbarzyńska w porównaniu z rozkwitem kulturowym, materialnym Bizancjum i rozkwitem kulturowym, materialnym, największym wtedy w ówczesnym świecie, w Bagdadzie, w stolicy Kalifatu Abbasydów, który przeżywał wtedy największy swój rozkwit. Tam, na południe, w kierunku Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego, przyciągały wyprawy wojenne ruskie, szukając znacznie cenniejszych zdobyczy niż te, które mogły znaleźć w puszczach kraju Wiślan czy Polan. Ale jednak ekspansja przesuwała się, ekspansja wschodniej słowiańszczyzny, ekspansja ruska w kierunku zachodnim, bo przecież Europa łacińska wchodziła stopniowo w okres intensywniejszego rozwoju politycznego, gospodarczego i kulturalnego, otwierając nowe, stabilizujące się szlaki handlowe z zachodu na wschód, których opanowaniem wyspecjalizowani właśnie w kontroli wielkich szlaków handlowych żołnierze ruscy, wojowie ruscy byli zainteresowani. I dlatego pamiętajmy, jednym z pierwszych wydarzeń politycznej historii Polski jest rok 981. Zajęcie Grodów Czerwieńskich przez księcia, wielkiego księcia kijowskiego Włodzimierza, zwanego Wielkim albo Mądrym. Wtedy oderwana zostaje ta ziemia, na której dziś leżą Przemyśl, Czerwień, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, duża część województwa podkarpackiego i to, co na wschód od niego z terenem dzisiejszego Lwowa. Te obszary zagarnął na zachodzie, jak świadczy o tym kronika ruska Nestora, w 981 roku Włodzimierz Mądry. Ale czy ten konflikt musiał oznaczać konflikt nieprzeparty, wieczny, trwały, jaki kojarzy nam się ze stosunkami z Rosją, przecież jeszcze niewykształconą? Wcale tak być nie musiało. Powtarzam, realnością, a w każdym razie potencjalną możliwością wydawało się zbliżenie, połączenie nawet krajów słowiańskich. Pamiętajmy, że pierwsi piastowie i Rurykowicze, dynastia na stolcu wielkoksiążęcym w Kijowie,
bardzo często i chętnie żenili się wzajemnie między swoimi rodzinami. Piastówny zasiadały na tronie nad Dnieprem, księżniczki z rodu Rurykowiczów pojmowane były za żonę przez książąt piastowskich. Ale to, co stanęło na przeszkodzie utrwalaniu się tych związków, to, co zbudowało naprawdę istotną barierę między wschodnią słowiańszczyzną a zachodnią, barierę, która stała się granicą między Polską a Rusią, stało się w roku 966 i 988. Do 966 za chwilkę przejdę, ale najpierw o 988, skoro jesteśmy przy naszych wschodnich sąsiadach. To był rok, w którym Włodzimierz Wielki dokonał ostatecznego wyboru religii dla swojego państwa. Już wcześniej naturalnie docierali tam zarówno mnisi z zachodu, jak i prawosławni mnisi z południa. Pamiętajmy jednakże, a raczej chciałbym Państwu to uświadomić, bo wiele osób tego nie pamięta, redukując jakby tę możliwość wyboru, która stała z kolei przed Rusią w wieku X, wyłącznie do wyboru między łacińską cywilizacją a bizantyńską. Nie. Ruś miała znacznie szerszy wybór i to także Nestor w swojej kronice, pierwszej kronice ruskiej, przedstawia bardzo wnikliwie. Oto Włodzimierz rozważa cztery możliwości wyboru religii, zanim ostatecznie tego wyboru dokonuje. To nie jest tylko wybór między Rzymem i Bizancjum. Przypomnę, od drugiej połowy wieku IX znajdujących się w stanie schizmy, podziału, rozdziału, choć jeszcze nie ostatecznej, ta przyjdzie dopiero w połowie wieku XI, ale już ten podział był zarysowany bardzo wyraźnie między Bizancjum, a nawet formalny miał charakter od IX wieku. Między wyznanie wschodniochrześcijańskie rytu bizantyńskiego i wyznanie rzymskie rytu łacińskiego. Dwie inne możliwości, które rozważał Włodzimierz Wielki, warto sobie uświadomić, by wyobrazić sobie, co by było gdyby wybrał Włodzimierz nie Bizancjum, nie prawosławie, ale gdyby wybrał, tak jak to rozważał jako realne, islam, bo wschodnim sąsiadem, północno-wschodnim, jakkolwiek paradoksalnie to brzmi, Rusi kijowskiej byli Bułgarzy kamscy. Hanat, kaganat bułgarski nad Wołgą Górną i Środkową, w którym dominującą religią był islam. Islam oczywiście był także religią tego najwspanialszego wtedy cywilizacyjnie kręgu ze stolicą w Bagdadzie, kalifatu abbasyckiego. Ale był jeszcze jeden sąsiad Rusi, o którym najczęściej się zapomina, bo o tym, że był wtedy islam, wiemy, choć rzadko kojarzymy go z bezpośrednim sąsiedztwem Rosji. Rosja, a raczej Ruś, miała wtedy jeszcze jednego sąsiada z kolei na południowym wschodzie, nad Dolną Wołgą. Tworzył to sąsiedztwo kaganat czy hanat Chazarów. Ten niezwykły konglomerat państwowo-handlowy, można tak powiedzieć, istniejący od VIII wieku, był rządzony przez religię żydowską. Było to jedyne w ówczesnym świecie państwo, w którym religią panującą był mozaizm. I to także brał pod uwagę Włodzimierz Wielki, zastanawiając się nad wyborem religii. I teraz uświadommy sobie, co by było gdyby Włodzimierz Wielki wybrał islam. I gdybyśmy mieli od X wieku za swojego wschodniego sąsiada potężne państwo islamskie. I wyobraźmy sobie drugi scenariusz. Gdyby Włodzimierz Wielki wybrał mozaizm i mielibyśmy od początku naszej historii za sąsiada ogromne państwo żydowskie z żydowską religią panującą.
I wreszcie wyobraźmy sobie ten scenariusz, który wydawał się najbardziej prawdopodobnym z tych niezrealizowanych. Co by było, gdyby Włodzimierz Wielki wybrał łacińskie źródło dla swojej wiary? Gdybyśmy za swoją wschodnią granicą mieli Słowian łacinników. Ta ostatnia możliwość powoduje powrót do pytania, czy Polska musiała wydzielić się z tej wspólnoty słowiańskiej, czy coś ją do tego determinowało. Otóż na pewno tym, co bardzo wzmocniło odrębną tożsamość Polski, co wyróżniło ją od tego ogromnego konglomeratu wschodniosłowiańskiego, poza językiem wiążącym Polskę bardziej z Czechami, z kręgiem zachodniosłowiańskim, w o wiele większym stopniu od języka, tę rolę wyznacznika odrębnej tożsamości dla Polski stanowił odrębny wybór wyznania. Nie wiary, bo wiara ta sama, chrześcijańska, ale wyznanie różne. I różna w związku z tym droga rozwoju cywilizacyjnego w następnym tysiącleciu. Wydawało się Włodzimierzowi, że wybrał najlepiej jak mógł i zapewne tak wydaje się po dzień dzisiejszy wschodniosłowiańskim kontynuatorom państwa wielkokijowskiego. Ale przecież pamiętajmy, że rzeczywiście w wieku X naprawdę Bizancjum gwarantowało błyskawiczny rozwój kulturowy i cywilizacyjny ziem ruskich. Polska przez następne dwa wieki będzie krajem niesłychanie zacofanym w stosunku do krajów wschodniej słowiańszczyzny. Kijów w wieku XI jest jednym z największych miast europejskich i najbogatszych, wspaniale ozdobionym wielkimi zabytkami kultury, przy których, jakkolwiek je szanujemy i podziwiamy nasze początki, nic, co zostało zbudowane na ziemiach polskich w tym czasie, nie wydaje się tak atrakcyjne. Sobór Świętej Sofii w Kijowie jest tego najlepszym świadectwem, tego bogactwa. Powstają w dodatku od razu niemal wspaniałe zabytki języka ruskiego, zapisane po dzień dzisiejszy. My tymczasem czekamy na pierwsze zabytki w języku polskim do strzępów pojedynczych zdań, bardzo pięknych zresztą, warto je przypomnieć, zapisanych w kronikach klasztornych. Pierwsze zdanie w języku polskim, jakie znamy, to zdanie z kroniki klasztoru Henrykowskiego na Dolnym Śląsku, gdzie kronikarz zapisał po polsku te słowa: daj, ać ja pobrusę, a ty pociwaj. Mówi mąż do swojej żony przy mieleniu żaren. Mężczyzna mówi kobiecie, żeby odpoczęła, on jej pomoże. Bardzo piękny początek języka polskiego. Drugie zdanie zapisane z kolei polskie, drugie w chronologii, także dla nas bardzo wymowne. Jak tamto mówi o poszanowaniu płci niewieściej i o miłości małżeńskiej, to mówi o losie historycznym. To drugie zdanie wiąże się ze śmiercią Henryka Pobożnego w bitwie pod Legnicą. Kronikarz tego wydarzenia zapisał to jedno zdanie włożone w usta ginącego Henryka w walce z Mongołami. Gorze nam się stało. To doświadczenie klęski w starciu w słusznej sprawie. Klęski, która rzeczywiście nastąpiła w bitwie pod Legnicą. Gorze nam się stało. Nieraz będziemy sobie te słowa powtarzali. Ale przypominam te dwa zdania właśnie po to, by uświadomić Państwu, że takie strzępy z wieku XIII de facto dopiero, a po nich dopiero później Bogu Rodzica, wspaniały zabytek rozwiniętego polskiego języka, ale nieco już młodszy od nich. Nie mówiąc już o pełnym rozwoju literatury, języka literackiego, który wiąże się dopiero z XVI wiekiem, z czasami Kochanowskiego. W języku rosyjskim, a raczej ruskim należy powiedzieć, bardzo duży rozwój wiąże się już z wiekiem XI.
warto jeden z elementów tego rozwoju przywołać tutaj. To kronika klasztoru Ławry Pieczerskiej w Kijowie, głównego centrum prawosławia w Kijowie z XI wieku, w którym opisywane są doświadczenia duchowe mieszkających tam mnichów. W jednym z takich doświadczeń opisywany jest sen, w którym szatan nawiedza świątobliwych mnichów, przybierając postać Polaka, Lacha. To już pokazuje, kilkadziesiąt lat, prawie 100 lat po chrzcie, który odebrała Ruś i nieco więcej niż 100 lat po chrzcie w innym wyznaniu, które odebrała Polska, że różnica wyznaniowa zaczyna odgrywać istotną rolę. Obydwie wspólnoty polityczne, ruska i polska, patrzą na siebie z coraz większym poczuciem obcości. Przybierają te właśnie takie etnologiczne, jeśli można tak powiedzieć, wizerunki złego, obcego, postać sąsiada. Tak jak dla nas szatan będzie pojawiał się w kusym fraczku i pludrach luterskich, prawda? Czyli będzie kojarzył się z Niemcem w wyobrażeniach ludowych. Wracając do wyboru dokonanego przez Włodzimierza Wielkiego, można zatem powiedzieć, że zdawało się, że wybrał bardzo szybką ścieżkę rozwoju dla swojej wspólnoty, bardzo efektywną. Bizancjum zapewniało taki szybki rozwój. Ale nie mógł tego Włodzimierz Wielki przewidzieć, że Bizancjum wchodzi w schyłkową fazę swojego rozwoju, podczas gdy Europa dopiero swój rozwój dynamiczny, cywilizacja łacińska, zaczynała. Ruś nie będzie uczestniczyła w wielkich wydarzeniach kulturowych i cywilizacyjnych Europy, które złączą na zawsze z Europą Polskę. To jest odrodzenia, renesansu. Nigdy tej epoki w historii kultury ruskiej, rosyjskiej nie było, ani baroku. Te dwie wielkie epoki wypadają z historii kultury i cywilizacji wschodniosłowiańskiej. Barok sięga częściowo przez Rzeczpospolitą na ziemię ukraińskie i białoruskie. Dopiero w oświeceniu Rosja, można tak powiedzieć, wraca do kontaktów z Europą. To pokazuje tę dodatkową obcość, która wytwarza się wskutek wyboru różnego wyznania, jak ogromne miało to znaczenie w Kijowie i w Gnieźnie. Ale założenie Gniezna to był wybór nie tylko w kierunku zachodnim i południowym. To był także wybór, może w największym stopniu, w kierunku zachodnim. Niektórzy historycy w wieku XIX, nie tylko niemieccy, ale także polscy, jak Karol Szajnocha, przenosząc doświadczenia z historii ruskiej, gdzie niewątpliwie państwowość założyli normańscy, skandynawscy najeźdźcy w wieku IX, starali się wykazać podobną tezę w stosunku do Polski, twierdząc, że również państwo polskie powstało zorganizowane przez Normanów, że Mieszko był w istocie normańskim wodzem, tak jak Ruryk sto kilkadziesiąt lat wcześniej. A całe to wnioskowanie opierało się w istocie tylko na jednym elemencie, bardzo kruchym, w zestawieniu z brakiem jakichkolwiek innych argumentów na rzecz tej tezy, a mianowicie na brzmieniu imienia Mieszka w zapisie skryby papieskiego, który tak 100 mniej więcej, 100 z okładem lat po śmierci Mieszka zapisał to imię, w ważnym bardzo dla historii dokumencie, bowiem dokumencie opisującym granice państwa Mieszka. Ten dokument nosi nazwę Dagome Judex, a imię Dago zostało, a przepraszam, nie, odsunąłem się od mikrofonu, a imię Dago przypisane jest tam Mieszkowi. Jak wszyscy ważniejsi ludzie w tamtej epoce, Mieszko nosił dwa imiona. Możemy się domyślać, że Dago było jego drugim imieniem lub zniekształconą formą jego drugiego imienia. Ale wiemy na pewno, że był synem Ziemomysła. Ten wywód przedstawiony w kronice Galla Anonima, który żył przecież nie tak wiele
po czasach Mieszka, bo ledwie lat 100 po Mieszku. Wywód właśnie od Ziemowita, Leszka i Siemomysła, czy Ziemomysła. Ten wywód znajduje potwierdzenie w historycznych badaniach współczesnych. Nie ma wątpliwości żadnej, że Mieszko był synem Ziemomysła. Wywodził się ze słowiańskiej, polskiej, polańskiej, można powiedzieć, dynastii. Otóż ważny jest ten wywód dlatego, że oczywiście argument o skandynawskich początkach czy normańskich początkach państwa polskiego został podchwycony przez historiografię niemiecką, zwłaszcza w okresie międzywojennym, starając się udowodnić niższość Polski, niezdolność Polski do samodzielnego rozwoju. Ten argument jednakże okazuje się niezwykle słaby właśnie w zestawieniu z historią, która zaczyna się w Gnieźnie, w Gnieźnie. Ta historia jest wymierzona przeciwko Niemcom, przeciwko wspólnocie politycznej Rzeszy, która organizuje się w tym właśnie czasie, w 962 roku. Niemiecki król Otton I koronuje się pierwszy raz na cesarza, tworząc Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Nazwa już jest, naród niemiecki. Nie ma jeszcze rzeczywistości. Rzeczywistością jest Rzesza. Rzesza wielu księstw niemieckich skupionych pod jednym, dążącym do ich zjednoczenia, patronatem cesarza. I rzeczywiście pierwsi cesarze, Otton I i Otton II, energicznie próbują skupić żywioł niemiecki i skierować jego ekspansję na wschód. Ale pamiętajmy, że na zachód bezpośrednio od ziem Mieszka, od ziem kraju Polan, nie było jeszcze Niemców. Na całym terenie, prawie na całym terenie północnej części tego, co kiedyś od 1949 roku nazywało się NRD, zajmowali Słowianie, Słowianie zachodni, Obodrzyce, Wieleci i wszyscy oni w ciągu wieku X i XI do XII zostali wytępieni, po prostu eksterminowani wskutek ekspansji niemieckiej. Bardzo wiele zresztą nazw miejscowych, nawet w samym Berlinie, dzielnica Köpenick, to ślady słowiańskiej przeszłości tych ziem. Köpenick to oczywiście Kopanica, jedna ze stolic obodrzyckich. Jakimś śladem tej słowiańskiej obecności są oczywiście Łużyczanie na terenie dzisiejszej wschodniej Saksonii. Niewielka mniejszość słowiańska licząca 200 czy 300 tysięcy mieszkańców, posługująca się po dzień dzisiejszy swoim językiem wewnątrz wspólnoty niemieckiej. Ale właśnie ten los, los Słowian zachodnich, którzy zostali zlikwidowani przez napór niemieckich feudałów i zorganizowany napór Rzeszy Niemieckiej w wieku X, XI, XII, pokazuje znaczenie zorganizowania państwa przez Mieszka. Mieszko organizuje swoje państwo najpierw na terenie zamieszkałym przez własne plemię, odziedziczonym po ojcu, na terenie Polan. Stąd nazwa, którą znamy dzisiaj wszyscy i której używamy z dumą. Tak jak w przypadku Francji, gdzie pierwotna nazwa wzięła się od maleńkiej krainy w sercu wielkiej dzisiejszej Francji, Île-de-France, wyspa Francja, czyli ten region wokół Paryża, maleńki region, dał nazwę całemu krajowi, tak również ta mała, można tak powiedzieć, kraina, stosunkowo mała kraina Polan, dała nazwę na terenie dzisiejszej Wielkopolski całej wspólnocie, którą dziś tworzymy. Ale sam Mieszko i państwo mieszkowe nie używało jeszcze w ogóle tej nazwy Polska, Polonia. Na pierwszych monetach bitych w państwie Mieszka występuje inna nazwa. Gnezdun Civitas, państwo gnieźnieńskie albo państwo gniazdowe. Niektórzy nazywali w czasach Mieszka jego państwo krajem licikawiców.
Może wiąże się to z nazwą Lech. Tak się składa, że nasi wschodni sąsiedzi i południowi używają tego właśnie określenia, nie Polska, ale od słowa Lech nazywają, źródłowo od Łęk, prawda, łąka, pole. O podobnym znaczeniu w gruncie rzeczy jak pole, od którego prawdopodobnie Polanie się biorą. Bo pamiętajmy, że po litewsku Polacy to Lenkai, także dla Turków Polska była Lechistanem i dla Rosjan, dla wschodnich Słowian zawsze byliśmy Lachami. Natomiast od zachodu jesteśmy identyfikowani jako Polacy. Właśnie wskutek tej źródłowej nazwy państwa mieszkowego, czy krainy mieszkowej, którą przyjmuje jako nazwę państwową jego syn, Bolesław. Już za Bolesława Chrobrego słowo Polska wchodzi do języka jako oznaczenie państwa. A Bolesław nazywany jest jako pierwszy i w tym sensie można go nazwać pierwszym Polakiem, jako pierwszy jest nazywany Polakiem. Boleslaus Polonus. Nikt przed nim Polakiem nie był nazwany. Jego ojciec tak się nie nazywał, ani nazywany nie był. Widać więc, że ten proces wyboru gniazda, polskiego gniazda, nie był natychmiastowy, ale wiązał się z decyzjami, z działaniem dwóch wielkich, ze względu na wagę dokonanych przez nich wyborów, być może największych twórców polskiej wspólnoty, jakich Polska miała. Mieszka i jego syna Bolesława. Mieszko dokonał w ramach tej współpracy, jeśli można tak powiedzieć, synowsko-ojcowskiej, sprawy najważniejszej. Ochrzcił swoje państwo. Ochrzcił, czyli uratował przez to przed losem pogańskich zachodnich sąsiadów, Słowian, których pod hasłem krucjaty, niesienia chrześcijaństwa tępili germańscy sąsiedzi z zachodu. Ale to nie tylko kalkulacja polityczna, jeśli można tak powiedzieć, decydowała o wadze chrztu dokonanego w Wielkanoc roku 966. O tej wadze decydował wybór samej wiary oczywiście. To najważniejsze. To wiązało naszą wspólnotę z chrześcijaństwem. Ale także ze względu na porównanie, którego użyłem wcześniej z wyborem dokonanym także przez naszych wschodnich sąsiadów, wyborem chrześcijaństwa, ale w innym wyznaniu, wybór Mieszka oznaczał wybór cywilizacji. Nie wschodniej, ale zachodnioeuropejskiej, łacińskiej. Polska staje się od tego czasu, przyjmuje rolę, można tak powiedzieć, a historycznie, bo jeszcze nikt takiej nie określał, ale na przyszłość ta rola się utwierdzi, przedmurza cywilizacji łacińskiej, bo funkcjonuje na pograniczu, na granicy, za którą inny wybór cywilizacyjny został dokonany, wybór wschodniosłowiański, bizantyńskiej kultury, prawosławia. Warto uświadomić sobie także pewne szczegóły, które pozwalają głębiej zrozumieć treść duchową, polityczną i cywilizacyjną chrztu. Skąd przyszło do nas chrześcijaństwo? Wszyscy wiemy, że wraz z księżmi, którzy przybyli z księżniczką czeską Dobrawą w 965 roku zaślubioną Mieszkowi. Rok trwało, zanim Mieszko zdecydował się na ślub. Nie na ślub, tylko na chrzest, przepraszam. Ale trzeba też koniecznie przypomnieć, że Czechy, choć historycznie starsze od Polski, o prawie 100 lat, dłużej funkcjonujące jako energiczna wspólnota państwowa, nie dorobiły się jeszcze i nie miały się dorobić jeszcze przez 200 lat swojej organizacji kościelnej. Biskupstwo praskie nie było samodzielną metropolią, ale podlegało Ratyzbonie. Mnisi z Ratyzbony przybyli wraz z Dąbrówką. Nie czescy, ale niemieccy, ale z południa Niemiec. Ratyzbona, mało kto z Państwa może to pamięta, to właśnie
rodzinna, jeśli można tak powiedzieć, diecezja dzisiejszego Ojca Świętego Benedykta XVI. Tak splotły się symbolicznie nasze dzieje, że sekwencja chrześcijaństwa przyprowadziła je z Ratyzbony do Polski. I tak sprawił symboliczny los, że po papieżu z Polski, z Krakowa, przyszedł papież z Ratyzbony. I tak się złożyło również, że na znak, że owa pałeczka duchowej sztafety na tronie Piotrowym przechodzi z rąk reprezentanta ziemi Polan do rąk syna ziemi bawarskiej, tę symboliczną wymowę umacnia gest oddania przez Mieszka pod opiekę Rzymowi swego syna, czyli Bolesława. W 974 roku w takim właśnie geście Mieszko przesłał pukiel włosów z postrzyżyn siedmioletniego Bolesława papieżowi, który nosił imię Benedykta VI. Ten duchowy związek gniazda z Rzymem, z chrześcijaństwem, przypieczętował ostatecznie święty Wojciech. Na jego znaczenie zwrócił uwagę Jan Paweł II w specjalnym liście na okazję tysiąclecia konsekracji biskupiej Adalberta, która odbyła się w 983 roku w Weronie. Przypomniał w owym liście, że chrzestne imię świętego biskupa męczennika brzmiało Wojciech. Dla nas zrozumiałe, dla nas Słowian zrozumiałe. Ten, który niesie pociechę żołnierzom, wojom. Ten, który pociesza, pobudza żołnierzy do walki. Imię Wojciech oznacza inspirację do boju. Do duchowego boju oczywiście. Bo jak miało okazać się, do niego został wezwany sam święty Wojciech i do niego zostali wezwani mieszkańcy gniazda gnieźnieńskiego państwa, które Wojciecha przyjęło jak swojego. To imię oznacza inspirację do misji. Gniazdo bowiem nie jest miejscem, w którym tkwi się przez całe życie, ale jest miejscem, z którego się wychodzi, wylatuje, by coś w życiu osiągnąć, by zrealizować jakieś zadanie. Jest potrzebne gniazdo, żeby w nim zaczerpnąć siłę do lotu, mieć dokąd wracać, by wiedzieć skąd się jest. Ale musi zeń otwierać się horyzont szerszy. I taki horyzont otwarł przed krajem Mieszka i Bolesława, przed Polską, otwarł właśnie po raz pierwszy święty Wojciech. Otwarł swoją męczeńską śmiercią w 997 roku. Przez nią bowiem otwarta została droga do zjazdu gnieźnieńskiego w roku 1000. A to wydarzenie jedno z najważniejszych w całej historii Polski. Do wielkiego projektu, jaki ówczesny papież Sylwester II i jego młody przyjaciel, cesarz Otton III, realizowali wówczas, chcieli realizować zjednoczenia Europy na nowych podstawach, ważne było zaakceptowanie nie tylko istnienia owego polskiego gniazda, ale dojrzenie w nim wielkiego zadania właśnie, zadania dla całej wschodniej Europy, zadania na północy i na wschodzie wspólnoty łacińskiej Christianitas. To zadanie, w którym ludzie z piastowskiego gniazda mieli zwrócić się w pierwszej kolejności do swych pobratymców Słowian z nową duchową misją. Warto uświadomić sobie znaczenie tej misji, która doprowadzi w końcu Polaków do związku z Litwą, a przez związek z Litwą do związku z dużą częścią wschodniej słowiańszczyzny. O tym będziemy mówili na raz następny. To jest ta rola misyjna zmieniania swojego otoczenia, przekształcania go zgodnie z zadaniem duchowym, które wspólnota uformowana w gnieździe chce realizować. Ale ofiara świętego Wojciecha miała jeszcze jedno bardzo polityczne znaczenie, które genialnie umiał wykorzystać Bolesław Chrobry. Bolesław bowiem natychmiast zorientował się w znaczeniu tego męczeństwa i wykupił na wagę złota ciało świętego Wojciecha z rąk Prusów, którzy go zabili pod dzisiejszym Elblągiem. Chyba
Żadna transakcja w historii Polski nie była tak opłacalna jak wykupienie ciała świętego Wojciecha na wagę złota przez księcia Bolesława. Bowiem zyskując tak ważną w średniowiecznym dla średniowiecznej duchowości relikwie, przypomnijmy, że święty Wojciech był postacią europejskiego formatu, przyjacielem osobistym zarówno młodego cesarza, jak i papieża. Był jedną z najbardziej znanych, można tak powiedzieć, postaci w Europie roku tysięcznego czy końca X wieku. Zyskawszy relikwie tak wybitnej postaci, tak wielkiego świętego, mógł przyciągnąć do Gniezna właśnie najważniejsze postaci Europy, cesarza przede wszystkim, samego Ottona III, Bolesław Chrobry. I co uzyskuje na zjeździe w Gnieźnieńskim za kawałek tej relikwii, za ramię świętego Wojciecha? Uzyskuje symbol jakże ważny. Wiemy wszyscy o włóczni świętego Maurycego, przechowywanej dzisiaj w Skarbcu Wawelskim. To w istocie kopia tej włóczni, prawdziwszej zapewne, która znajduje się w skarbcu w Hofburgu w Wiedniu. Ale ważniejszym, niezachowanym do dnia dzisiejszego elementem symbolicznym, najważniejszym dla zjazdu gnieźnieńskiego był dar Ottona III dla Bolesława, niezwykle cenny. Był to tron Karola Wielkiego, twórcy zjednoczonej zachodniej Europy na początku IX wieku, tron z jego grobowca w Akwizgranie. To był symbol pełnej suwerenności państwowej. Polska w roku tysięcznym, nie wcześniej, ale w roku tysięcznym uzyskała pełną suwerenność. I to pokazuje niezwykłe zrośnięcie wspólnoty polskiej właśnie z pojęciem suwerenności, które później będziemy znali pod nazwą niepodległości. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeśli na przykład porównamy sytuację tej polskiej wspólnoty z czeską, zrozumiemy różnicę. Czescy książęta systematycznie zgadzali się bez żadnego oporu do wieku XIII przyjmować rolę trybutariuszy cesarstwa. Nie marzyli nawet o suwerenności. W 1003 roku osiądzie w Pradze sam Bolesław Chrobry, proponując Czechom ten bunt przeciwko cesarstwu, wystąpienie przeciwko cesarstwu. Zmienił się cesarz, w międzyczasie zmarł Otton III, bardzo młodo, i zastąpił go wojowniczy Henryk II. Ale Czesi nie skorzystali z tej oferty, kiedy tylko wojska Henryka II zbliżyły się do Czech, do Pragi. Wypędzili Bolesława, nie chcieli suwerenności, zadowalali się rolą peryferii Rzeszy Niemieckiej. Polska tymczasem walczyła od początku swojego istnienia i szczęśliwym zbiegiem losu, darem opatrzności, tę suwerenność niespodziewanie łatwo i szybko uzyskała. Tak, łatwo i szybko, bo zaledwie po kilkudziesięciu latach swojego historycznego istnienia. Zyskała nie tylko w postaci ulotnego i nieistniejącego dzisiaj śladu symbolu, jakim było krzesło Karola Wielkiego, ale w postaci fundamentalnie trwałej. To była własna organizacja kościelna. Praga w XIII wieku stanie się samodzielnym biskupstwem, archidiecezją. Gniezno jest stolicą archidiecezji polskiego kościoła, jeśli można tak powiedzieć, od roku tysięcznego. I charakterystyczny jest także układ pierwszych biskupstw ufundowanych wraz z tym arcybiskupstwem gnieźnieńskim. To jest Wrocław, Kołobrzeg, Kraków. Wszystkie trzy, Poznań może być tutaj jako czwarta stolica doliczony, ten Poznań odziedziczony po misyjnym biskupstwie utworzonym wraz z chrztem Polski. Misyjne biskupstwo także nie zależało od hierarchii niemieckiej, tylko bezpośrednio od Rzymu. Ale wszystkie utworzone biskupstwa w roku tysięcznym oznaczały umacnianie jakby wału ochronnego Polski od zagrożenia ekspansją Rzeszy Niemieckiej, ekspansją prowadzoną pod znakiem krzyża, chrystianizacji. Nie wschodnia część, wschodnia połowa Polski, ale zachodnia została, jeśli można tak powiedzieć, uzbrojona duchowo i instytucjonalnie przez Kościół w roku tysięcznym do stawienia czoła temu naporowi. Naporowi arcybiskupstwa magdeburskiego, mówiąc konkretnie, które chciało narzucić swoją obediencję polskiemu kościołowi.
chciało podporządkować polski Kościół, a rzecz jasna wraz z podporządkowaniem całej organizacji kościelnej arcybiskupstwu niemieckiemu musiałyby iść za tym wpływy polityczne i duchowe. Polska od roku 1000 jest od tego niebezpieczeństwa wolna i ma to ogromne znaczenie dla polskiej suwerenności. Przepraszam, widzę, że zbliżam się do godziny 6. Urwę w tym momencie, by zostawić choć 15 minut na Państwa pytanie, bo doszedłem w istocie do tego, co najważniejsze dla początków państwa polskiego. To znaczy do tego znaku suwerenności, do wyodrębnienia się polskiego gniazda i do jego obwarowania instytucjonalną i duchową siłą, jaką stała się misja podarowana przez ofiarę świętego Wojciecha, instytucja kościelna i znakomite wykorzystanie obydwu... Przepraszam. Chyba przestało działać. Koniec wykładu widocznie. Ręce leczą. A bateryka może. To ja spróbuję dość głośno mówić. O, może. Będę mówił głośno. Nie. W takim razie już tylko jedno zdanie. Otóż warto powiedzieć, że polscy władcy doskonale wykorzystali ten dar opatrzności czy losu, także przeprowadzając energiczną chrystianizację kraju. Przypomnijmy, że misja, której początek dał nie Polak, a Czech, święty Wojciech, została szybko podjęta przez mieszkańców tej ziemi, bo przecież już w roku 1003, w jakże symbolicznej z punktu widzenia wieku XX dacie, 11 listopada, zginęli pierwsi polscy męczennicy. Wśród 5 braci męczenników zamordowanych w Międzyrzeczu 11 listopada 1003 roku, 3 było Polakami, było synami tej ziemi, obok 2 Włochów. A kilkadziesiąt lat później rusza na pierwszą misję na południe. Rusza na pierwszą misję na południe pierwszy polski misjonarz święty, święty Świerat z ziemi sądeckiej na Słowację, a raczej na górne Węgry. Polska szybko zaczyna realizować swoje misyjne zadanie. Połączenie suwerenności i misji, wybór łacińskiego chrześcijaństwa, łacińskiej cywilizacji. To są najważniejsze elementy, które składają się na decyzje podjęte dzięki pracy, wytrwałości, mądrości Mieszka i Bolesława. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Czekam na głosy, na uwagi krytyczne bądź na pytania. Bardzo proszę.